Witamy Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Metropolii Świata. Dzisiaj będziemy, a to za sprawą pana profesora Roberta Gawłowskiego w Londynie. Pan profesor jest na co dzień wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy, między innymi, a jest również autorem książki, mnie i pewnie Państwu również dobrze znanej, pod tytułem Ustroje metropolitalne w Europie Zachodniej na przykładzie metropolii londyńskiej. Jak już wspominałem przed chwilą, jestem świeżo po lekturze Pańskiej książki, więc z przyjemnością uzupełnię słowo pisane słowem mówionym i wysłucham wystąpienia. Oczywiście zawsze zgodnie z konwencją, wpierw jest wykład z prezentacją, a potem krótka dyskusja. Jeżeli będziecie Państwo chcieli, to pytania piszcie Państwo na Facebooku, a ja pozwolę sobie, jak Pan Profesor oczywiście będzie miał czas i ochotę, kilka ewentualnie pytań po spotkaniu odczytać celem przedyskutowania. No i chyba tyle tytułem wprowadzenia. Jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia i o Londynie, z Londynu, profesor Robert Gawłowski. Oddaję głos. Tak, dobry wieczór. Dziękuję również za możliwość wystąpienia. Już udostępniam prezentację, która będzie przydatna. Czy ją widać? Dobra, super. Tak, widać. No dobrze, to zaczynamy. Zatytułowałem wykład, prezentację właśnie, tak jak Państwo widzą na slajdzie, 20 lat Greater London Authority, podsumowanie i wnioski na przyszłość, no bo tak się akurat składa, że jesteśmy w momencie dobrym na podsumowanie tych rozwiązań metropolitalnych, ustrojowych, które mamy w Londynie. I taka debata też toczy się obecnie w Londynie i Wielkiej Brytanii na temat przyszłości samorządu terytorialnego. Mój wykład, prezentacja będzie podzielona na trzy części. W pierwszej części wprowadzającej powiem parę słów o kontekście zarządzania Londynem, tego w jakim kontekście też ten obecny ustrój się pojawił. Ten kontekst ma znaczenie. Później przejdę do samego powstania Greater London Authority i kolejnych zmian ustrojowych, które od 2000 roku mieliśmy. No i na koniec kilka wniosków, pytań, które pojawiają się w debacie publicznej. No dobrze, więc zaczynając w takim razie od kontekstu, no tutaj na prezentacji przedstawiłem Państwu takie kluczowe daty, które się w kontekście ewolucji metropolitalnej Londynu pojawiają. No każda z tych instytucji miała oczywiście swoją specyfikę, swoje zadania, swoją strukturę organizacyjną. Nie będę się na tym zatrzymywał, bo to nie jest przedmiotem dzisiejszego spotkania, ale to, co jest istotne, to, że przede wszystkim Londyn był stolicą, która jako jedna z pierwszych miała rozwiązania metropolitalne w Europie. To był też powód, dla którego się zainteresowałem właśnie tym miastem, szukając trochę inspiracji i wiedzy, która mogłaby być przydatna w kontekście polskiej debaty metropolitalnej. Więc pierwsza taka metropolitalna struktura to Metropolitan Board of Work. Nieco później struktura dotycząca zarządzania bezpieczeństwem, czyli Metropolitan Police, słynne Bobbies, którzy funkcjonowali, policjanci właśnie, którzy funkcjonowali w kontekście ogólnometropolitalnym właśnie całego miasta. Oczywiście mówię tutaj o tych doświadczeniach, które są związane z taką nowoczesną, czy najbardziej przystającą do obecnych czasów administracją publiczną, no bo gdybyśmy chcieli tak historycznie popatrzeć, no to już i w XII wieku były pierwsze instytucje funkcjonujące w Londynie. I te rozwiązania z połowy XIX wieku, które miały charakter głównie taki właśnie zadaniowy, dotyczyły konkretnych właśnie problemów, które się w Londynie pojawiały, przekształciły się pod koniec XIX wieku w powołanie London County Council jako pierwszej struktury metropolitalnej funkcjonującej aż do 1965 roku.
W międzyczasie oczywiście sporo rzeczy się działo i różne debaty krytyczne dotyczące tego, jak Londyn powinien być zarządzany, miało oczywiście miejsce, ale no, tak jak wspominałem, nie będę o nich wspominał tutaj. To, co miało istotne znaczenie dla tej kolejnej reformy, no, było oczywiście to, co się wydarzyło po II wojnie światowej, prawda, gdzie Londyn też był oczywiście zniszczony w czasie nalotów i powstał plan odbudowy Londynu, Pathfinder Plan, czyli plan, w myśl którego no, nie odbudowywano tych zniszczonych części miasta, po prostu zalesiano je. Później komisja Herberta, ciekawa komisja w tym sensie, że funkcjonująca w takim interdyscyplinarnym zespole geograficzno-administracyjno-urbanistycznym, w ramach którego przygotowywano taką kompleksową reformę zarządzania Londynem. Jak Państwo widzą, dosyć długo ona pracowała, prawda, bo od 1958 roku powołanie Great London Council było w 1965 roku. No, sama komisja skończyła pracę w 1963 roku. No, to jest istotne, no bo my obecnie rzadko kiedy w polityce publicznej tyle czasu poświęcamy na przygotowanie reformy, prawda? Więc to jest na pewno pewien ewenement. To, co jest istotne w tej reformie w 65 roku, no to poza tym, że powołano Greater London Council jako zreformowaną nową jednostkę, która wykonywała zadania publiczne, która miała właśnie charakter ponadlokalny, no, moglibyśmy w jakimś sensie ją przyrównać do funkcjonujących w Polsce powiatów, to było to, że ona ujednoliciła rozwiązania, zarządzanie gminami na terenie Londynu. Samorząd angielski cały czas jest dosyć skomplikowaną, taką bardzo patchworkową strukturą, która w Polsce nie występuje, prawda? My w związku z zasadą unitarności mamy koncepcję uniwersalnej gminy i jednolity sposób organizacji ustrojowej, organizacyjnej, oczywiście wielkość i powierzchnia tutaj ma znaczenie co do tego, jak samorządy w Polsce funkcjonują, ale proszę sobie wyobrazić, że w Anglii tak nie jest i mamy różne po prostu struktury, różny sposób wyboru organów i system komitetowy i wybory bezpośrednie i różne formy współpracy jednostek samorządu lokalnego, więc to, co się wydarzyło w 65 roku, jest istotne też z tego powodu, że po prostu ujednolicono strukturę zarządzania jednostkami lokalnymi, czyli gminami funkcjonującymi na terenie Londynu, wprowadzając właśnie London Boroughs, 32 gminy plus City of London. Więc to na pewno rozwiązało wiele problemów, które się pojawiały wcześniej w debacie metropolitalnej. Ta struktura, która pod kątem ustrojowym była cały czas systemem komitetowym, czyli bez wyboru organu wykonawczego, tylko poprzez radni organizowali się w komitety, które podejmowały decyzje dotyczące poszczególnych zadań lokalnych, funkcjonowała do 1986 roku, no ale jakby taki silny konflikt władz centralnych, premiera czy pani premier Thatcher z Kenem Livingstonem, który był przewodniczącym właśnie Great London Council, no spowodował, że od 1983 roku szukano pomysłów na reformę, która się skończyła ostatecznie likwidacją Great London Council, więc w ogóle od 1986 roku do 1999 roku w Londynie nie mieliśmy żadnej struktury metropolitalnej, która by koordynowała sposób zarządzania stolicą. Nie było osoby, która by reprezentowała miasto, nie było instrumentów prawnych, które by pozwoliły na koordynowanie zadań publicznych. Sposób jakby współpracy i koordynacji bardziej powstawał w ramach takich inicjatyw ad
hoc. No i z biegiem czasu oczywiście wszyscy zdawali sobie sprawę, że jest to rozwiązanie, które, no, które jest dysfunkcjonalne i Londyn potrzebuje rozwiązania metropolitalnego. No co było tyle istotne, że przy zmianie władzy i dojściu nowej lewicy w 1997 roku jakby nie było wątpliwości co do tego, że Londyn potrzebuje nową ustawę. I problem metropolitalny nie był przedmiotem sporu ogólnopolitycznego, ogólnokrajowego. Dużo prościej było z pewnością tę reformę wprowadzić. No i mówiliśmy tak de facto o pisaniu ustawy od nowa, stworzeniu całkowicie nowej instytucji, a nie reformie, prawda, w której, a nie reformie istniejącej instytucji, gdzie wiadomo, że przy istniejącej instytucji zawsze się pojawia jakaś różnica opinii, różnica interesów i problemy z wprowadzeniem reformy, prawda, więc to jest ta różnica, no to jest to, co się pojawiło w okresie pomiędzy 86 a 99 rokiem, więc jak Państwo widzą w literaturze, tą mapę kompetencyjną, instytucjonalną nazywano dżunglą administracyjną, prawda, gdzie na samym dole mają Państwo gminy, które starają się, które realizują swoje zadania, tworząc różne formy współpracy oddolnej na poziomie rządowym, w departamentach, czyli ministerstwach mamy z kolei różne agendy, agencje, które były dedykowane Londynowi, które zarządzały określonymi sprawami, a u góry po prawej stronie jeszcze widzą Państwo różne formy inicjatyw integracji metropolitalnej oddolnej, które powstawały z inicjatywy firm prywatnych, biznesu, które no właśnie szukały jakiegoś forum dyskusji o Londynie, prawda? Więc to taka sytuacja oczywiście była jednoznaczna, jeżeli chodzi o to, że ustawa metropolitalna jest potrzebna. No i właśnie no, przy wyborach w 1997 roku już w manifestie Partii Pracy pojawiła się zapowiedź tego, że Londyn, że zostanie przyjęta ustawa wprowadzająca samorząd ogólnometropolitalny w Londynie, która będzie wprowadzała organ pochodzący z bezpośrednich wyborów, czyli burmistrza, Radę Londynu i będzie to właśnie instytucja, która będzie zajmowała się koordynacją zadań, które wykraczają poza granice samorządów lokalnych, prawda? I Greater London Authority w takim kształcie właśnie ustawa, na takim obszarze tego obszaru miała ta ustawa dotyczyć. No właśnie, co ciekawego w tej ustawie się pojawiło? No po pierwsze, to na co warto zwrócić uwagę przy samej procedurze przyjmowania tej ustawy. Myślę, że w kontekście metropolitalnym to ma znaczenie i warto też patrzeć, analizując ustroje metropolitalne, też na sposób przyjmowania tej reformy. To znaczy nie tylko zadania, kompetencje, kwestie ustrojowe, ale w jaki sposób wypracowano te rozwiązania, bo one są istotne z tego względu, że każda reforma metropolitalna no, prowokuje czy wyzwala emocje na kilku poziomach, prawda? To są zawsze jakieś konflikty i rywalizacje na poziomie lokalnym. Na pewno to jest zawsze gdzieś rywalizacja na poziomie metropolia a rząd centralny, szczególnie jeżeli mówimy o stolicy, która ma jakby i no swoje specjalne funkcje i polityczne, i dyplomatyczne, i gospodarcze i tak dalej. No i też z pewnością zawsze pojawia się jakieś tarcie na linii metropolia a samorząd regionalny, prawda? Więc przy każdej, myślę, reformie metropolitalnej tego typu elementy się pojawiają, więc sposób procedowania tej reformy też jest moim zdaniem istotny i warto na niego zwrócić uwagę, stąd ten bullet, który tutaj poświęciłem temu sposobowi przyjęcia. No bo poza systemem zielonych i białych ksiąg, który jest dosyć charakterystyczny dla reformowania polityk publicznych w Wielkiej Brytanii, wprowadzono referendum.
referendum w maju 1998 roku dotyczące tego, skierowane do mieszkańców Londynu, czy są zainteresowani tym, aby powołać Greater London Authority z bezpośrednio wybieranym burmistrzem i Radą Londynu. Mniej więcej tak brzmiało to pytanie. No i 72% osób zagłosowało za tym rozwiązaniem, więc no to był też ten element, który powodował, że no był silny mandat, prawda, polityczny do tego, aby tą reformę wprowadzić. No wtedy jeszcze myślano o tym, że te referenda będą jakimś elementem, można powiedzieć, kształtującym system konstytucyjny, prawda? No bo w Wielkiej Brytanii nie mamy pisanej konstytucji, więc myślano, że może te referenda w kluczowych sprawach będą tym elementem, który będzie te kluczowe elementy właśnie ustrojowe kształtował. No widoczne było oczywiście też inspiracje zarządzania metropolitalnego ze Stanów Zjednoczonych, to było widać i w manifestie Partii Pracy, i później w księgach, gdzie powoływano się właśnie na Nowy Jork bardzo często, więc tutaj taka chęć wprowadzenia organu wykonawczego pochodzącego z bezpośrednich wyborów, który, tak jak już wcześniej mówiłem, jest w tamtym momencie na pewno był eksperymentem, można powiedzieć, czy taką że innowacją demokratyczną, było to czymś absolutnie nowym, więc przejście z tego systemu komitetowego do właśnie bezpośrednio wybieranego burmistrza Londynu, który będzie miał silny mandat mieszkańców i będzie mógł w związku z tym realizować swoją agendę i ten leadership Londynu prowadzić. To, co ciekawe, pominięto całkowicie w sumie kwestię delimitacji, prawda? Czyli sprawę, która jest no, takim właśnie jednym z elementów takich tradycyjnych sporów, to znaczy przyjęto, że okej, bazujemy na tej mapie Greater London Council, która była wcześniej, ta Greater London Council z 1986 roku, czyli 32 gminy plus City of London, co oczywiście też te naturalne tutaj konflikty o granice wykluczyło, no i też te elementy dotyczące, które by tu się pojawiały przy rozszerzaniu granic ewentualnych, no jeżeli mówimy o bezpośrednim wyborze, no miałyby oczywiście swoje przełożenie też na geografię wyborczą, prawda, więc tutaj nie chcąc otwierać kolejnego pytania, pozostawiono kwestię delimitacji i kształt terytorialny Londynu taki, jaki był wcześniej. Więc została Greater London Authority została pomyślana jako jednostka o znaczeniu strategicznym, czyli taka, która będzie zajmowała się tylko wąsko wybranymi zadaniami, jakimi to tym za chwilę powiem, która nie jest oczywiście jednostką o znaczeniu lokalnym, czyli nie zajmuje się bezpośrednio świadczeniem, jest administracją świadczącą, prawda? Nie jest też organem wyższego stopnia, który będzie realizował zadanie o znaczeniu ponadlokalnym, jak to było wcześniej przy Greater London Council. I będzie ograniczona w związku z tym tylko do tych zadań, które będą dotyczyły miasta jako całości. Prawda? Więc to była koncepcja, która stała za tą ideą przyjęcia tej ustawy. No często oczywiście ona też była przyjęta w pakiecie w ogóle z reformą dewolucyjną i często też mogą się Państwo spotkać gdzieś tam w jakichś opracowaniach czy w literaturze z wymienieniem Greater London Authority razem z dewolucją Szkocji, Walii, Irlandii Północnej. To jest oczywiście nieporównywalne, tak? W tym sensie, no, że Greater London Authority no, w żadnym sposób nie można tego porównać z rządem Szkocji, Walii czy Irlandii Północnej. Tutaj zakres zadań, który przekazano Londynowi, jest zdecydowanie węższy. No ale tutaj rozumiem, że kwestia czasu miała znaczenie. Więc gdybyśmy popatrzyli na tą pierwotną ustawę i to, z jakiego punktu startowano w 1999 roku, pisząc projekt ustawy, no to właśnie te zadania, które tu się pojawiły, no to transport publiczny oczywiście jako ten punkt kluczowy, Travel for London jako jednostka organizacyjna zajmująca się transportem, przy czym no mówiąc o transporcie, to mówimy o wszystkim, tak? To znaczy mówimy o metrze, autobusie,
Później też o rowerach miejskich, o kwestii licencji dla przewoźników prywatnych, prawda, Ubera, Bolta i innych firm, którymi się teraz zajmują. To jest kwestia ścieżek pieszych, więc transport, jeżeli mówimy o transporcie, to mówimy o transporcie w całości. Planowaniu przestrzennym, gdzie mam ten Greater London Development Plan, czy Plan for London jako najważniejszy dokument strategiczny dotyczący planowania przestrzennego. Rozwój gospodarczy określany jako 3xE, czyli economics, equality, czyli walka z wykluczeniem społecznym i te kwestie ochrony środowiska, environment. Przy czym, co jest tutaj ciekawe też nawet w kontekście polskich doświadczeń, przekazano Greater London Authority domniemanie kompetencji we wszystkich tych sprawach właśnie w ramach tego 3E. Co jest ciekawe, no bo no po to, żeby właśnie no burmistrz Londynu mógł ten swoje przywództwo i zarządzanie Londynem no egzekwować, prowadzić przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, a podstawą prawną właśnie miało być to domniemanie kompetencji. To jest ciekawe, no bo u nas w Polsce oczywiście domniemanie kompetencji mamy zawieszone na tym najniższym poziomie, prawda, w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego, a tutaj ono się znajduje w zupełnie innym miejscu. No i jednostką organizacyjną, która miała temu służyć, był London Development Agency, co było próbą wprowadzenia zarządzania regionalnego do samorządu lokalnego. Tak, takie w Londynie była właśnie London Development Agency, a na terenie Anglii w pozostałych częściach to były Regional Development Agency, które później zostały rozwiązane i te zadania przeszły jakby do innych organów administracji publicznej. W każdym razie, jak mówimy o tym etapie startowym, no to jednostką organizacyjną, która miała właśnie się tym rozwojem gospodarczym w znaczeniu metropolitalnym zajmować, to właśnie miała być ta jednostka. Polityka mieszkaniowa, czyli kwestia właśnie finansowania planu rozwoju mieszkalnictwa, strategia przyjmowana przy współpracy z administracją rządową, która miała jakby dofinansowywać te zadania. Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo jako Metropolitan Police Authority. Później to się zmieniło, ale tak wyglądało ten punkt startowy, więc myślę, że patrząc na te zadania i porównując to z różnymi opracowaniami dotyczącymi, czym jest problem metropolitalny, jakimi zadaniami zajmują się jednostki metropolitalne, to jest to dosyć oryginalna kompozycja zadań, prawda? Zazwyczaj polityka mieszkaniowa rzadko kiedy, myślę, jest na poziomie metropolitalnym realizowana. Transport, planowanie przestrzenne, rozwój gospodarczy, no to są takie typowe zadania, prawda? Metropolitalne, które te jednostki metropolitalne otrzymują, no te pozostałe są już tutaj pewną specyfiką Londynu, która tu się pojawiła. W każdym bądź razie, no jak Państwo widzą, no sam Greater London Authority przy powołaniu tylu jednostek organizacyjnych była bardzo, możemy powiedzieć, lekką strukturą, czy niezbyt na pewno liczną, jeżeli chodzi o skład, nawet jeżeli chodzi o liczbę pracowników, która w Greater London Authority pracowała, która wynosiła w okolicach 100 osób, prawda, zajmujących się właśnie planowaniem strategicznym, dyskusją z radnymi na temat kierunków rozwoju miasta, a same zadania były realizowane przez te jednostki organizacyjne, prawda? Sam Ken Livingstone, który został pierwszym burmistrzem w ramach Greater London Authority w 2000 roku po wyborach, też tak symbolicznie zaczął pierwsze posiedzenie, mówiąc, jak mi przerwano w 1986 roku, odwołując się do tego konfliktu z Margaret Thatcher, no nawet nie miał swojego zastępcy, więc to była naprawdę bardzo niewielka jednostka administracyjna
i rzeczywiście miała charakter głównie koordynacyjny. Miała przygotowywać plany, strategie, kierunki działań, oceniać działanie tych jednostek organizacyjnych, a same te jednostki już miały też swoją historię, prawda, swoją kulturę organizacyjną, swoje doświadczenia w realizacji tych zadań, no bo Transport for London Metropolitan Police Authority i tak dalej, no to były oczywiście instytucje, które już funkcjonowały wcześniej, więc tutaj rzeczywiście to rozwiązanie było dosyć... rzeczywiście miał charakter mieć koordynacyjny. Patrząc na to z perspektywy takiej już ustrojowej, no to oczywiście, tak jak już mówiłem, najważniejszą osobą miał być burmistrz Londynu pochodzący z bezpośrednich wyborów wybieranych na 4-letnią kadencję. I tak jest cały czas, więc mamy co 4 lata wybory. No teraz ten czas pandemiczny trochę tą sytuację skomplikował, no bo wybory powinny się odbyć w zeszłym roku. No ale ze względu na panującą pandemię zostały przełożone na kolejny rok i w maju tego roku będziemy mieli wybory właśnie samorządowe, w tym wybory właśnie w Londynie. System wyborczy też był dosyć ciekawy, bo mieszkańcy po prostu wskazują, mają 2 głosy, jeżeli chodzi o wybór swojego kandydata na burmistrza, czyli osobę, która jest ich pierwszym wyborem i drugim wyborem. Jeżeli w ramach pierwszego wyboru osoba ta nie uzyska ponad 50%, no to wówczas wybiera się 2 kandydatów z największą liczbą głosów i dolicza się im głosy z tej drugiej preferencji. No najważniejsza funkcja oczywiście, no to reprezentowanie Londynu jako miasta, prawda, jako metropolii, jako tego kontaktu, który będzie odpowiadał za polityki publiczne w ramach Londynu. Współpraca z jednostkami, z gminami, prawda, z tymi London Boroughs, o których mówiłem, i tutaj funkcjonuje właśnie taki specjalnie odbywający się raz do roku Council of Leaders, czyli spotkania burmistrza z liderami gmin znajdujących się na terenie właśnie Londynu. No i oczywiście z perspektywy kontaktów też z partnerami zagranicznymi, prawda? No, Londyn ma swoją globalną funkcję, swoją globalną rolę w wielu obszarach, więc tutaj też w ramach współpracy zagranicznej, prowadzenia promocji za granicą, otwierania biur Londynu w innych państwach, to oczywiście tutaj te działania też, tym działaniami zajmuje się burmistrz. No i najważniejsze dokumenty, które tutaj mamy, czy kompetencje, no to przygotowanie 7 takich strategicznych dokumentów, obecnie jest ich 7, które o tym jeszcze będę mówił, o tym trochę innym charakterze aktów planowania niż u nas. To jest moim zdaniem ciekawy wątek w kontekście też polskiej debaty, ale do tego wrócę trochę później. Bezpośrednie zarządzanie oczywiście podległymi jednostkami, kreowanie polityk, no i działania o charakterze nieobligatoryjnym, które tak de facto będą wynikały ze stylu zarządzania burmistrza, z jego agendy, programu, prawda? I tutaj jesteśmy po tak de facto raz, dwa, trzecim, teraz mamy trzeciego burmistrza Londynu, prawda, Ken Livingstone, Boris Johnson i Sadiq Khan. Zobaczymy, kto będzie po majowych wyborach. I widać, szczególnie w tym obszarze, no tą aktywność, tą agendę, która się różni, prawda, która się różniła między poszczególnymi burmistrzami, co widać właśnie w tych inicjatywach, które nie są wymieniane jako zadania te obligatoryjne, a fakultatywne. No samo finansowanie też tutaj jest ciekawe, bo Londyn jako taki nie ma swojego podatku, tak? Nie ma swojego podatku lokalnego, pobiera część council tax, czyli około 10% podatku. No to jest council tax, to jest podatek od nieruchomości, prawda? Przy czym oczywiście ten brytyjski podatek od nieruchomości jest katastralny.
a nie jak polski od powierzchni, więc Londyn jest podzielony po prostu na strefy od A do H i każda gmina jest przypisana do jednych z tych okręgów podatkowych i na tej podstawie ocenia się wartość nieruchomości i nalicza podatek od wartości nieruchomości. To są oczywiście opłaty lokalne, no na przykład congestion charge, czy opłaty dotyczące te ekologiczne, dotyczące właśnie stref bez, gdzie samochody spalinowe nie mogą wjeżdżać, prawda? To będzie też business rates, czyli część dochodów czerpanych z działalności gospodarczej, ale jako samego swojego źródła dochodu tutaj Londyn swojego podatku nie ma. Więc no jak Państwo widzą, ta pozycja burmistrza jest bardzo silna, prawda? I pod kątem politycznym pochodzi z bezpośrednich wyborów, bo głosuje na niego ponad milion osób, więc to jest silny mandat polityczny, bo de facto bezpośrednio zarządza tymi jednostkami organizacyjnymi, które realizują zadania publiczne o znaczeniu strategicznym, no i ma też swoją swobodę w działaniach poza zadaniami obligatoryjnymi. Sama Rada Londynu no składa się, jest właśnie takim organem, ja tutaj podkreśliłem, doradczo-kontrolnym, bo w związku z taką strukturą organizacyjną tutaj akty prawa miejscowego, lokalnego nie mają takiego znaczenia. Tak de facto, prawda? Jeżeli zarządza się przez te jednostki organizacyjne. Więc rola w takim układzie Rady Londynu ma bardziej charakter właśnie doradczy, kontrolny, konsultacyjny. Spotkania radnych nie mają charakteru pracy nad projektem uchwały, a bardziej nad konkretnym zadaniem publicznym, prawda? Więc to jest ten element, który tutaj jest bardzo różni od takich tradycyjnie wybieranych rad, które my kojarzymy z naszym samorządem. Wybierane na 4 lata, najważniejsze kompetencje, no to odrzucenie budżetu lub strategii, jeżeli jest 2/3 głosów za, czyli to jest taka opcja atomowa. Przesłuchanie kandydatów na zastępców burmistrza. U nas takiej instytucji już nie ma, kiedyś taka była, prawda? Jeśli dobrze pamiętam, to do 93 roku, gdzie Sejm przesłuchiwał kandydatów na ministrów, prawda, w komisje sejmowe. Takiego rozwiązania już nie ma, mamy teraz, ale tutaj w Londynie jest major questions time, czyli 10 razy w roku radni przepytują burmistrza. Komisje właśnie problemowe dotyczące konkretnych zadań i dyskusji nad konkretnymi zadaniami, przygotowywania raportów, które zawierają wskazówki, takie, którymi są one de facto takimi policy papers, które służą później do zarządzania zadaniami publicznymi, formują jakieś wytyczne w stosunku do burmistrza. No i w związku z tym no, przy takim układzie ustrojowym no, to często podnoszone pytanie, szczególnie po tej pierwszej kadencji Greater London Authority, no, jaką rolę ma samo zgromadzenie, prawda? Skoro no, to jest 25 radnych, więc nawet nie każda gmina ma swojego przedstawiciela. Jeżeli ta funkcja kontrolna jest trochę słaba i mamy tutaj dużą asymetrię, jeżeli chodzi o organ wykonawczy, organ ten kontrolno-doradczy, w jaki sposób właśnie można by było wzmocnić tą kontrolę demokratyczną, nie tworząc z drugiej strony z tego no, jednostki o takim znaczeniu samorządu terytorialnego, tylko pozostając przy tej pierwotnej koncepcji zarządzania strategicznymi zadaniami, prawda? Więc to był jeden z elementów, który się pojawił przy przeglądzie po pierwszej kadencji, gdzie mieliśmy no, kilka ciekawych raportów. New Local Government Network, IPPR, to jest taki Institute for Public Policy Research. W parlamencie oczywiście też były komisje. Pojawiło się dążenie do organizacji Igrzysk Olimpijskich, więc też myślano o tym, w jaki sposób Londyn powinien być zorganizowany i czy nie trzeba by było jakieś korekty tutaj przeprowadzić. No i to doprowadziło do przygotowania właśnie dokumentów rządowych, propozycji z 2004 roku, gdzie i debata przewidziano na 2 lata, gdzie zbierano różne opinie na temat tego, jak ta pierwsza kadencja się udała.
W wyniku której doszło do korekty, tak jak tu Państwo widzą, tak pozbierałem tylko te najważniejsze punkty, które tu są, czyli w ramach planowania przestrzennego wprowadzono element takiej koordynacji, można powiedzieć, horyzontalnej między jednostką metropolitalną a planowaniem lokalnym, wprowadzając taki potential strategic importance, polegający na tym, że burmistrz Londynu może składać właśnie wnioski do konkretnych planów lokalnych, jeżeli one mają strategiczne znaczenie dla miasta i w ustawie są określone warunki, co to znaczy. Tak, jaki to jest obszar i tak dalej. Więc no tutaj ta ewolucja poszła już nie w kierunku rozwoju kolejnych, ale integracji właśnie takiej pionowej, wertykalnej. No wprowadzenie Housing Investment Plan for London, czyli dofinansowania kolejnego zadań z zakresu polityki mieszkaniowej, a później też powstał nawet bank, który miał finansować te inwestycje w politykę mieszkaniową. Polityka zdrowotna jako nowa się kompletnie tutaj pojawiła, nowe zadania. Kultura i sport związane właśnie z organizacją Igrzysk Olimpijskich. Samo Zgromadzenie Londynu, to o czym Państwu mówiłem, no zmieniono trochę procedurę budżetową. W tym sensie, że budżet każdej z jednostek organizacyjnych przyjmowany jest osobno, a później cały budżet w osobnym głosowaniu jako całość, co miało dać radnym większą szansę no, kontroli i nie głosowania wszystko albo nic, ale też analizowania poszczególnych elementów, poszczególnych zadań. No i wybór przedstawicieli zgromadzenia do Rady Transport for London po to, żeby zwiększyć ich jakby dostępność do wiedzy, rozwój gospodarczy o nową jednostkę tutaj został rozwinięty, więc to jest ta korekta, która pojawiła się w 2007 roku. Na de facto już tak de facto kończącą się drugą kadencję. No i w 2011, gdzie mamy znowu zmiany na poziomie administracji rządowej, czyli premierem wygrywa Partia Konserwatywna, premierem zostaje David Cameron i on w ogóle wychodzi z ciekawą koncepcją samorządu opartą o taką big society dotyczącą samorządu angielskiego. Ona jest w ogóle ciekawa w kontekście realizacji zadań publicznych i zwrócenia uwagi na ten element współwytwarzania zadań, koprodukcji zadań publicznych, relacji między dostawcą a odbiorcą, zaangażowania mieszkańców w realizację zadań. Ona była bardzo ciekawa, aczkolwiek no, zbiegła się w czasie z polityką oszczędności, austerity policy i po prostu zabrakło trochę narzędzi finansowych do jej realizacji, ale na tym tle też wprowadzono kolejną reformę zarządzania Londynem. I co się tutaj pojawiło? No wprowadzono właśnie w zakresie bezpieczeństwa, zrezygnowano z tego Metropolitan Police Authority w kierunku Police and Crimes Commissioners, którzy są wybierani, pochodzą z wyborów. A w ramach Greater London Authority, w ramach urzędu stworzono po prostu biuro zajmujące się polityką właśnie bezpieczeństwa, rozwój gospodarczy, zlikwidowano London Development Agency i te zadania przekazano burmistrzowi, tak? Czyli burmistrz już nie miał instytucji ustawowo opisanej, która miała swoje kompetencje, a burmistrz miał ją kierować i wyznaczać cele, ale już dostał twarde kompetencje do zarządzania. Zagospodarowanie przestrzenne, tutaj się pojawiło nowe prawo do takich nie tylko już ingerowania jak wcześniej w plany zagospodarowania, ale też wykupów terenów pod cele publiczne. No i ochrona środowiska jako nowy element i przebudowa tej mapy dokumentów strategicznych, jeden dokument zamiast pięciu. 2015 i 2018 rok to już były drobne korekty dotyczące kolejnych zadań tak de facto, które się pojawiły, czyli komisja dotycząca ziemi, zarządzania terenami, która decydowała o przeznaczeniu terenów, też tych, które były w dyspozycji rządu, właśnie na styku władz metropolitalnych i administracji rządowej, no, koordynacja zadań o znaczeniu zdrowotnym, no, przepraszam, i tutaj pięć projektów pilotażowych.
i 2018 rok, przesunięcie zadań z zakresu takiej Justice Devolution, czyli zadań z zakresu wsparcia osób wykluczonych, narażonych na właśnie jakieś akty, na przestępczość, tak? Więc tu się pojawiły kolejne zadania, z których zresztą obecny burmistrz ostatnio również korzystał. Więc gdybyśmy popatrzyli na jednostki organizacyjne Londynu w obecnym kształcie, to z tych takich trzech strategicznych, prawda, które byśmy mieli w 99 w 2000 roku, to byśmy mieli z tych twardych Transport for London kwestie zarządzania policją, która się zmieniła w międzyczasie, i kwestie bezpieczeństwa pożarowego, a teraz nam się tu pojawiły jeszcze zupełnie nowe jednostki, prawda? Na przykład jednostka zajmująca się jednym z największych projektów rewitalizacyjnych w zachodnim Londynie, Legacy Development Corporation, to jest jednostka, która zajmuje się Queen's Elizabeth Park, czyli tego terenu, który został po Igrzyskach Olimpijskich. London Partners to jest zadanie właśnie promocji zagranicznej Londynu, która szczególnie zyskała na znaczeniu w okresie Brexitu i tego, że Londyn jako stolica, do której w większości, bardzo często przyjeżdżały osoby z zagranicy, jest tutaj narażona na te konsekwencje. No i kolejne dwa panele tutaj, które też mógłbym jakby dalej omawiać, prawda, które się pojawiają. London Resilience Partnership jako pewnie nowe zadanie w każdym mieście i w metropolii, czyli budowanie pewnej odporności na ryzyka i zagrożenia, które po okresie pandemicznym zyskują na znaczeniu. Więc trochę podsumowując to, co się wydarzyło, bo wiem, że zerkam tu na zegarek i widzę, że czas goni. To jest mniej więcej to, co się pojawiło przez 20 lat, prawda? Te główne punkty w Londynie, ustawy Greater London Authority, jakie korekty tutaj wprowadzano, więc widać, że z małej jednostki mającej zajmować się tylko koordynowaniem wybranych zadań o charakterze metropolitalnym, te zadania ewoluowały, można powiedzieć, i wertykalnie, i horyzontalnie, tak? To znaczy i pojawiły się nowe zadania w kontekście służby zdrowia, czy koordynacji tego kwestii bezpieczeństwa, kwestii rewitalizacji, kwestii dotyczących planowania gospodarczego, gdzie tutaj też przemodelowano, i też tej koordynacji wertykalnej, prawda? Czyli ingerencji w tym, co się dzieje na poziomie gmin, więc to są te elementy, które tu się pojawiły, od funkcji strategicznych do koordynacji też zadań z zakresu administracji świadczącej, prawda? To jest ta ewolucja, która tu się pojawiła zadaniowa, bo ustrojowo w zasadzie zostało wszystko to samo. Rozwój narzędzi planistycznych, to jest to, o czym mówiłem, czyli te elementy właśnie ingerowania i koordynowania planowania przestrzennego. Ja myślę, że to jest ciekawy wątek w ogóle do rozważenia w kontekście polskiej, może i nawet teorii administracji, bo jakbyśmy popatrzyli na polskie źródła prawa, prawda, to mamy akty powszechnie obowiązujące i akty wewnętrzne, i to planowanie w sumie ma różny charakter, prawda, bo plan zagospodarowania przestrzennego będzie miał status prawa powszechnie obowiązującego, studium już niekoniecznie, prawda, różne rodzaje strategii, które trochę są wprowadzane w ramach trochę tej naszej silosowości administracyjnej, i też tam brakuje nam koordynacji tych dokumentów, prawda, nawet sąd administracyjny musiał się wypowiadać na temat tego, czy niektóre dokumenty strategiczne mogą być ujęte w jednym dokumencie, prawda? Więc to kwestia planowania, która w Polsce się pojawiła oczywiście, czy wróciła do samorządu w kontekście wejścia do Unii Europejskiej, konieczności planowania rozwoju gospodarczego, moim zdaniem jest słabym elementem, i przy tym układzie źródeł prawa, które mamy, jest dosyć problematyczna, a w sumie w kontekście metropolitalnym ona jest istotna, prawda, jak mówimy o pewnej całości, obszarze metropolitalnym i tak dalej, więc to tylko tak, nie chcę rozwijać tego wątku, ale myślę, że on jest istotny. No i pytania, które się pojawiają w kontekście Londynu, to już naprawdę ostatni slajd, to kwestia tego, jak oczywiście Brexit wpłynie, prawda, na Londyn, na status miasta, co się stanie z kolejną reformą dewolucyjną, która została zapowiedziana w
manifestie partii konserwatywnej w ostatnich wyborach w 2019 roku i w sumie miała być na jesieni zeszłego roku, miała być na początku tego roku, czekamy na białą księgę, co się tam wydarzy. Pandemia dała nam nowy kontekst, czyli mocny spór rządowo-samorządowy, rząd a Manchester. Wiem, że profesor Mikuła mówił o Manchesterze, więc tutaj Andy Burnham jako burmistrz Londynu, burmistrz Manchesteru z silnym konfliktem. No i też takim trochę problemem, co z tą dewolucją Anglii zrobić, tak? To znaczy na chwilę obecną nie mamy, każdy spór samorządowy kończy się na linii bezpośrednio rząd-samorząd. Nie ma ministerstwa, które by koordynowało sam samorząd angielski. Reforma deglomeracyjna, o której się mówi, przesunięcie Izby Lordów do innego miasta, delegowanie pracowników różnych ministerstw do różnych miast, to się jakby pojawia, zresztą wczoraj czy przedwczoraj zapowiedziano, że do Szkocji zostanie przesunięte 1000 pracowników FCDO i Cabinet Office, więc jakby, no ale deglomeracja to nie jest reforma samorządu, prawda, jakby funkcje zostają tam, gdzie były, tylko miejsce ich świadczenia się zmienia. No co po COVID-zie oczywiście z Londynem, PwC policzyło, że 416 tysięcy osób wyjechało z Londynu, czy wrócą. Największy spadek w XXI wieku liczby ludności w Londynie, spadek poniżej 9 milionów. No i wybory samorządowe w maju, tak? Mamy oczywiście główny spór, jak zwykle tutaj lejburzystowsko-konserwatywny, czyli Sadiq Khan, i kandydat partii konserwatywnej. Kto wygra, każdy z nich ma trochę inną agendę, to też w kontekście tych zadań dodatkowych będzie miało oczywiście wpływ. To tyle, przepraszam, że trochę przedłużyłem, ale tak to czasami jest niestety. Mam nadzieję, że nie za długo, nie nadużyłem Państwa cierpliwości. Jeżeli są jakieś pytania, to z przyjemnością oczywiście odpowiem. Dziękuję Panie Profesorze serdecznie. Na pewno Pan niczego nie nadużył, nie przekroczył. Mamy czas. A sam fakt tego, że jest z nami około 50 osób na Facebooku, świadczy o tym, że temat porwał i Pan Profesor również, w związku z czym dziękuję serdecznie. Oczywiście, jeżeli Państwo macie ochotę zadawać pytania, to również zachęcam. Piszcie Państwo na Facebooku, a ja będę zaraz Panu Profesorowi te pytania odczytywał, ale pozwolę sobie może na początku, korzystając z okazji, że jest Pan Profesor z nami, zadać pytania jako pierwszy, bo Pan Profesor badał pewnie wiele różnych modeli metropolii, natomiast no, zakładam, że Londynowi poświęcił najwięcej uwagi, czego dowodem i miejsce zamieszkania, czy tam miejsce pobytu i książka i fascynacje. Metropolia londyńska w aktualnym stanie prawnym ma określoną formę organizacyjną, prawda? Jest jednostką samorządu terytorialnego, a metropolie różną mają postać, są różnymi zrzeszeniami, związkami, zespołami itd. Czy Pan Profesor się za tego typu formą prawną metropolii opowiada? To jest według Pana model docelowy, czy też nie? No bo znam wielu zwolenników na przykład związków komunalnych, związków metropolitalnych, którzy uważają, że tego typu zrzeszenia lepiej się w kontekście metropolii sprawdzają. Ja akurat jestem miłośnikiem i zwolennikiem koncepcji jednostki samorządu metropolitalnego, a więc gdzieś tam ten Londyn jest dla mnie silną inspiracją, ale jestem bardzo ciekaw opinii Pana Profesora w tym przedmiocie. Tak. No ja myślę, że tak też taką ewolucję trochę przeszedłem, w tym sensie, że na początku byłem bardziej zwolennikiem takich form oddolnej integracji metropolitalnej, która byłaby właśnie wspierana jakimiś narzędziami prawnymi czy finansowymi, bo to pewnie najtrudniej byłoby jakby ten argument odrzucić, czyli jakieś dodatkowe środki na współpracę. Ale myślę, że doświadczenie i nie tylko polskie, bo przecież w polskim prawie też mamy sporo narzędzi takich gratisów finansowych, one nie zdają jednak. I to nie tylko zresztą w Polsce i we Włoszech też Città Metropolitana nie zdała swojego egzaminu. Londyn też przecież przez od 1986 roku do 1999 roku
nie posiadał żadnego ustroju i też nie udało się wypracować w ramach gmin znajdujących się na terenie Londynu jakiejś formy współpracy. No i ostatecznie to się kończy oczywiście jakimś taką odgórną reformą, która porządkuje tę sprawę. Pytanie oczywiście, w jaki sposób tutaj jest ta reforma odgórna wprowadzana. Chodzi mi tu oczywiście o ten element konsultacji, wiedzy, no czy jak było w przypadku Londynu, Zielonej Księgi, Białej Księgi, referendum nawet, prawda? No to już są takie dosyć mocne narzędzia demokratyczne, które dają mandat do wprowadzenia reformy, ale to jest chyba mimo wszystko najlepszy sposób. To jest chyba trochę zbyt trudna materia i zbyt dużo interesów, żeby liczyć na to, że one się jakoś oddolnie zorganizują, ułożą. Tu mam bardzo podobny pogląd też. Liczę na mądrą decyzję prawodawcy. Mam nadzieję, że się jej doczekam. I widzę, że się pojawiają pytania na Facebooku. Na początku pani Danuta Kamińska. Dobry wieczór, bardzo ciekawe spotkanie, super, gratuluję. Mam pytanie o sposób finansowania Wielkiego Londynu. Pan profesor wspomniał o udziale w podatku od nieruchomości, a jakie są inne źródła finansowania? I drugie pytanie, to jaki jest sposób finansowania transportu publicznego? Jasne, no to tak, to mamy tak generalnie cztery źródła dochodów w Londynie. Pierwszy to jest, tak jak mówiłem, 9,5% do Council Tax, który w każda gmina, no gminy pobierają podatek od nieruchomości i 9,5% oddają. W tym roku to będzie 9,5%, w zeszłym roku to było trochę mniej. Przekazują do budżetu Londynu, więc to jest jedno źródło. Drugie źródło to są właśnie opłaty, na przykład w ramach opłat za komunikację miejską, opłat dotyczących właśnie parkowania, czyli ta congestion charge, ultra low emission zones, czyli te dodatkowe opłaty za wjazdy w obszary, które są wyłączone z tej emisyjności. To są oczywiście, to jest ten business rates, czyli podatek od prowadzenia działalności gospodarczej. On też jest liczony, jeśli dobrze pamiętam, jeżeli się tam nie zmieniły widełki, to biznes 2p od każdego funta powyżej pewnego obrotu, który firma posiada. No i reszta to jest ten taki general grant, czyli negocjowane z rządem dotacje. No pewnie byśmy to porównali z polskim systemem finansowania samorządu z dotacją celową, prawda, czyli dofinansowaniem do konkretnych zadań. No i tak ten system wygląda. Oczywiście tutaj dyskusja jest duża i nawet Sadiq Khan też skierował pismo do rządu, taki jakby słynny dokument Devolution is a Capital Idea, mając na myśli właśnie większą dewolucję finansową. No ale póki co jesteśmy w takim właśnie systemie, tak? Czyli właśnie części dochodu od nieruchomości, tych opłat, business rates i general grants, czyli tej, powiedzmy, dotacji celowej, tak, na zadania. Dziękuję serdecznie, a ja ze swojej strony tylko dodam, że cieszymy się, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest z nami i pozdrawiamy panią wiceprzewodniczącą zarządu. Jest kolejne pytanie, pan Paweł Orłowski, też sobie pozwolę je w całości przytoczyć. Już kilkukrotnie słał do pana profesora pozdrowienia na Facebooku, to tylko tak woli sprawozdania przedstawię i przypomnę. I pytanie brzmi tak. Bardzo ciekawy wykład, to jeszcze na marginesie. Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy zakresu ingerencji w lokalne plany miejscowe. Na czym polega, czy polega to na uzgodnieniu? I drugie pytanie dotyczy skali wsparcia zadań metropolii z budżetu krajowego, na przykład w odniesieniu do inwestycji mieszkaniowych. I tu dodam, że podobnie jak pan Paweł Orłowski, również gdzieś tam ten temat planowania przestrzennego i ingerencji burmistrza w lokalne plany chodził mi po głowie, bo dosyć ciekawy mechanizm, więc sam chętnie posłucham. Tak, no oczywiście jakby plany lokalne podlegają obowiązkowi konsultacji i zgłoszenia.
jeżeli na terenie planu zagospodarowania burmistrz uzna, że są tereny, które wymagają specjalnej ingerencji, czy mają strategiczne znaczenie dla funkcjonowania Londynu, to może zgłosić swoje zastrzeżenia i rozpoczyna się procedura jakby konsultacyjna, która musi się skończyć jakby uzgodnieniem, czyli jest tutaj procedura zgody, uzyskania jakby zgody. W ustawie są określone warunki dotyczące wielkości obszaru i charakterystyki no takiej przestrzennej, to znaczy jakie to są budynki, jaki charakter zabudowy, który można zaklasyfikować jako to znaczenie strategiczne. Jeżeli będzie trzeba, to mogę oczywiście podesłać szczegóły z ustawy. W każdym bądź razie tak, no myślę, że tak ten mechanizm, tak ten mechanizm wygląda, tak? Czyli obowiązek konsultacji, burmistrz ma możliwość składania tych swoich wniosków i wtedy dochodzi do konieczności uzgodnienia właśnie tego obszaru spornego, tak? Przy czym ustawa określa jakby, co to może być, tak? Czyli to nie może być jakby, tutaj burmistrz musi mieć, ta ingerencja burmistrza musi spełniać te warunki ustawowe określone zakresem terytorialnym, więc to nie może być ingerencja w każdy element planu zagospodarowania lokalnego. To z przyjemnością reflektuję i to przypomnę się potem, panie profesorze, chętnie zobaczę przepisy, chętnie poczytam. Dziękuję serdecznie. I się pojawiły kolejne pytania, cały wysyp. Pan profesor Łukasz Mikuła. Cześć Robercie, miło mi Cię posłuchać. Czy uważasz, że dla wprowadzenia modelu londyńskiego z bezpośrednio wybieranym burmistrzem warunkiem niezbędnym jest odpowiednia struktura terytorialna samorządu lokalnego? Czy stosunkowo duża liczba względnie równych wielkościowo jednostek, a więc właśnie na przykład 32 boroughs, bez jednej dominującej gminy centralnej, bo City of London mimo wszystko takiej funkcji nie spełnia? Tak, czyli chodziłoby tu o wielkość okręgów wyborczych, tak? Czy one muszą być, spełniać jakieś warunki, żeby można było wprowadzić ten bezpośredni wybór? No tego tematu w ogóle nie dotykano. Ten temat geografii wyborczej, on był podnoszony przy Greater London Council, więc tutaj, tak jak mówiłem, ten temat delimitacyjny całkowicie zostawiono po to, żeby nie dochodziło do sporów związanych z gerrymanderingiem i manipulacją okręgami wyborczymi. I to jest taka struktura w związku z tym jakby zastana, którą wszyscy zaakceptowali, żeby nie otwierać konfliktu. Docelowo jak to wygląda? No myślę, że trzeba by było pewnie wybrać, podejść od tego od strony pewnie normy reprezentacji, czyli sobie pomyśleć, ilu mieszkańców ma reprezentować radny i w ten sposób dzielić okręgi wyborcze. Pewnie to jest jeden sposób, no albo taki, jak jest właśnie w Londynie, prawda, czyli część jest wybierana w okręgach jednomandatowych, a część w ogólnym okręgu, czyli jakim jest Londyn jako całość, prawda? I wtedy mamy tutaj wybory całkowicie proporcjonalne, próg 5% i mamy kandydatów ogólnomiejskich, można powiedzieć, prawda? Więc to też jest jakieś rozwiązanie. Myślę, że my sobie możemy tutaj różne golden rules ustanawiać, ale później w debacie publicznej one chyba są trudne do spełnienia, tak myślę, więc pewnie jakaś zgoda co do procedury wyboru byłaby prostsza niż przyjęcie kształtu okręgów wyborczych, tak mi się wydaje. Dziękuję serdecznie. Pan Damian Hajduk. Londyn słynie z jednego z lepszych sposobów zarządzania metropolią, a transportem w szczególności. Z czego wynika ten względny sukces? Anglosaska kultura prawna, umiejętność czerpania z wiedzy i konsekwentnego zarządzania zasobami w czasie, dla pewności czy powiązania, integracja zarządzania przestrzennego i transportu jest pełna, czy też w jakiś istotny sposób ograniczana do pewnych aspektów, zakresów, ewentualnie jakich? No transport jest jako całość przekazana Greater London Authority, tak jak mówiłem, nie tylko metro, ale i autobusy, tramwaje, Emirates Line, czyli taka kolejka
no nie górska, ale właśnie taka linowa. Pewnie Państwo kojarzą takie słynne zdjęcie Borysa Johnsona na tej linii z dwoma flagami. No to właśnie wtedy otwierał tą Emirates Line. Więc to są i rowery, i Ubery, i więc każda forma transportu jest przy Greater London Authority. Ja myślę, że to jest po prostu problem, który też jest bardzo, który jest zawsze w centrum debaty publicznej, co pewnie u nas nie jest takie częste, stąd jest przekonsultowany i konsultowany od dawna, podlega też takiej społecznej kontroli, więc myślę, że może to jest właśnie ten element, który powoduje, że ten transport spełnia takie wysokie standardy, aczkolwiek no wiadomo, on też ma swoje słabości. Jak się mieszka w Londynie, to rzadko kiedy jest w 100% sprawny i zawsze gdzieś trzeba zawsze zerknąć z ciekawości, czy wszystkie stacje są czynne i wszystkie linie w pełni funkcjonalne. Więc myślę, że chyba to, że transport od samego początku był tak de facto najważniejszą funkcją metropolitalną, prawda? Mhm. Jeszcze raz pani Danuta Kamińska. Również serdecznie pozdrawiam z naszej pierwszej ustawowej metropolii. Mam dodatkowe pytanie. Wspomniał pan profesor o jednym dokumencie strategicznym. Czy należy rozumieć, że jest to strategia rozwoju zawierająca elementy planowania przestrzennego w jednym? Jeśli tak, czy można gdzieś znaleźć taki dokument? A, oczywiście tak, to mogę podesłać. No, planowanie przestrzenne jest w jednym dokumencie, generalnie jest 7 dokumentów strategicznych, tak jak wspominałem, więc jeden dotyczy właśnie kwestii środowiskowych, jeden dotyczący zarządzania czy rozwoju gospodarczego, transportu, więc tych dokumentów jest łącznie 7, także to nie jest jeden duży, nie? Mhm. Gdy pan profesor miał taką możliwość, na przykład umieszczenia linku na Facebooku, w komentarzach pod nagraniem, to będziemy zobowiązani. Wtedy każdy uczestnik spotkania sobie będzie mógł sięgnąć. I jeszcze się pojawiło jedno pytanie, pan Paweł Groszkowski. Dobry wieczór, panie profesorze. Pytanie może szersze niż dzisiejszy temat, no ale czy można w jakiś sposób ocenić, w jakim stopniu wpłynął eksodus firm z sektora finansowego z Londynu do krajów Unii? Jak bardzo Brexit wpłynął na sytuację Londynu i jego finansowanie? Jeszcze tylko bym poprosił o powtórzenie, jak chodzi o sektor finansowy. Tak. Czy można w jakiś sposób ocenić, w jakim stopniu wpłynął eksodus firm z sektora finansowego z Londynu do krajów Unii Europejskiej? I jak bardzo Brexit wpłynął na sytuację Londynu i jego finansowanie? Koniec cytatu. O, to jest pytanie z charakteru rozległych i pewnie dosyć złożonych. Tak, jeżeli chodzi o sam sektor finansowy, myślę, że nie widać na razie większych zmian, w tym sensie, że one się po prostu działy systematycznie i po prostu back office firm finansowych w City były systematycznie przesuwane do krajów europejskich albo do innych krajów, ale wszystkie banki, wszystkie instytucje tutaj nadal funkcjonują, więc trudno podać przykłady, które wskazywałyby na to, że wskutek Brexitu konkretne instytucje finansowe opuściły Londyn. Więc co do tego, to trudno byłoby powiedzieć, że tak, to jest skutek Brexitu. A teraz w tym ostatnim roku czasu problem polega na tym, że na Brexit nakładają się jeszcze skutki pandemii, prawda? I to powoduje, że czasami trudno ocenić, jaki jest problem, co z czego wynika, prawda? Co jest skutkiem Brexitu, a na ile te skutki Brexitu w związku z pandemią zostaną przesunięte na późniejszy okres, bo to pandemia spowodowała, że generalnie świat stanął, prawda? Więc to jest skutki związane z Brexitem mogą się dopiero tak de facto pojawić, a na pewno się pojawią, no bo to widać chociażby i po protokole irlandzkim, prawda, czyli wdrożeniu mechanizmów kontroli granicy, czy na system operacyjny zarządzania granicą Wielkiej Brytanii, no to są wszystko zmiany, które są wprowadzane etapami, więc takich bezpośrednich jeszcze wprost skutków nie ma, ale one na pewno się pojawią. Na pewno widać spadek w obrocie między Wielką Brytanią
a Europą, no tylko znowu, czy to jest skutek pandemii, czy Brexitu, czy trochę jedno i drugie, myślę, że na takie rozdzielenie na chwilę obecną trudno jednoznacznie powiedzieć. No na pewno sam fakt, że ponad 400 tysięcy wyjechało osób z Londynu i w sumie nie wiadomo, czy wrócą, prawda? Bo to nie jest, bo to częściowo nie, tu nie chodzi nawet o takie osoby, które by wyjechały w ogóle z Wielkiej Brytanii, ale po prostu zaczęły pracować z innych części Anglii na przykład, prawda? Wyjechały do innych miejscowości, pracują zdalnie, bo jest taniej na przykład, prawda? Bo utrzymanie się w Londynie też... Londyn jest jednak drogim miastem, więc czy one wrócą, czy ich charakter pracy pozwoli na to, żeby pracować zdalnie, a tylko od czasu do czasu się pojawiać w Londynie, no to jest jednak duża zmiana, jak co widać po cenach nieruchomości chociażby, prawda, wynajmu nieruchomości, które spadły, no bo jest mniej osób. Więc kto wie, czy to pandemia właśnie, jeżeli chodzi o sam Londyn, nie będzie miała bezpośrednio większego wpływu niż sam Brexit. No sam burmistrz oczywiście zdaje sobie z tego sprawę, prowadził od samego początku zakończenia referendum brexitowego akcję London is Open, wsparcie dla procesu rejestracji osób z Unii Europejskiej, no bo trzeba mieć settled status albo pre-settled status, więc to jest kolejny element, więc jakby on zdaje sobie sprawę, że Londyn, w którym 40% osób się nie urodziło w tym mieście, w których te key workers, czyli osoby, które wykonują w czasie pandemii najważniejszą pracę, no to są właśnie często migranci, że jakby na pewno mu to przypomniało o tym, że Londyn jest międzynarodowym miastem i ma, jakby na pewno jest wrażliwy na te wątki, które tu się pojawiają, ale pewnie jeszcze trochę będzie trzeba poczekać, żeby powiedzieć, to kosztowało tyle, wyjechało tyle osób i na przykład tyle firm zostało zamkniętych. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na to dosyć złożone pytanie. Przyjmuję, że tak, dziękuję serdecznie. I jeszcze jedno pytanie, już ostatnie, mianowicie pan Grzegorz Karpiński pisze. Dzień dobry. Czy rozważane jest w UK utworzenie innej metropolii niż londyńska? Pozdrawiam serdecznie pana profesora. Okej. No tak, no to jest pytanie dotyczące dalszej pewnie dewolucji Anglii. Czyli sposobu zarządzania no, pewnie 12 największymi miastami w Anglii, gdzie najczęściej oczywiście wymienia się Manchester, Liverpool, co z tymi miastami, no ten kryzys czy konflikt między burmistrzem Manchesteru, ale którego poparły też burmistrzowie innych miast, a premierem był pewnie na tyle mocny, że jest jakby świadomość tego, że kolejna fala jakby dewolucji w Anglii jest potrzebna, no tylko pytanie, co to znaczy dewolucja Wielkiej Brytanii, prawda? Co to znaczy dewolucja Anglii? Szkocja ma swój parlament, ale czy teraz Anglia ma mieć swój parlament, czy ma mieć osobnego ministra dotyczącego Anglii, jak jest osobny minister Irlandii Północnej, osobny minister Walii i Szkocji, czy w jaki sposób to rozwiązać, czy to ma być po prostu reforma decentralizacyjna, która przekaże nowe źródła finansowania i kompetencje do miast angielskich. No, na pewno takie oczekiwanie jest i myślę, że pandemia szczególnie pokazała, że to jest problem i zagrożenie, którym się zarządza na miejscu, a nie z centrum, bo ma swoje lokalne konteksty, więc na pewno jest oczekiwanie, że pandemia będzie tą dźwignią, która doprowadzi w końcu do kolejnej dewolucji w Anglii, wzmocnienia roli miast, prawda? Na co się jeszcze nakłada, co z pieniędzmi, w sumie brakiem pieniędzy europejskich, z których północ Anglii korzystała, prawda? Jak patrzymy na Anglię, no to północ-południe, no to jest mniej więcej taka różnica rozwojowa jak wschód i zachód Niemiec, czy północ i południe Włoch. Prawda? Jeżeli byśmy na to patrzyli z perspektywy takiej polityki rozwojowej, wyrównywania szans. No i teraz w tych obszarach pieniędzy unijnych już nie będzie, więc pojawia się tam nowe narzędzia finansowe, Shared Prosperity Fund, który rząd chce przekazać na te tereny, no ale jak to będzie wyglądało, jak to będzie zarządzane, jak nie mamy tam samorządu regionalnego, no to są pytania otwarte.
i jeszcze rzucam okiem na Facebooka, ale pytania się póki co wyczerpały. Ja również już nie będę pana profesora kolejnymi zamęczał. Panie profesorze, no, dziękuję serdecznie za czas i za spotkanie. Bardzo miło było posłuchać wykładu pana profesora, a także odpowiedzi na poszczególne pytania, których trochę było. Także dziękujemy serdecznie jeszcze raz za udział w tym przedsięwzięciu i polecamy się na przyszłość albo też o Londynie, o innych aspektach jego funkcjonowania, albo innych metropoliach. Polecamy się serdecznie, a Państwa zachęcamy do tego, żeby jak nie dzisiaj, bo się komuś nie udało, to żeby w przyszłości obejrzeć to nagranie. Jest dostępne na Facebooku, będzie na YouTubie, a więc jeżeli ktoś dzisiaj nie mógł, to na pewno materiał nie przepadł i będzie można pana profesora posłuchać w innym terminie. Jeszcze raz dziękuję panu profesorowi serdecznie i się będziemy powoli żegnać. Do widzenia, do zobaczenia. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam.